Dzień dobry, moi drodzy. Słuchajcie, witam Was dzisiaj ze szklarni, bo nadszedł czas na ogórki. I w tym roku nie robiłam żadnych rozsad, tylko sobie wykiełkowałam nasiona, tak jak mówiłam Wam już w poprzednich filmach, że taki generalnie jest plan na ten sezon. I część wykiełkowała, część jeszcze nie, ale patrzcie, jakie ładne te wykiełkowane. Proszę bardzo. Te tutaj są z moich nasion, więc nie wiadomo, czy w ogóle coś... Ale widzę, że wyłazi tam coś, także może coś tam jeszcze trzeba poczekać po prostu. To są konserwowe, tam u góry są sałatkowe. Pierwszy raz będę sałatkowe sadziła w tym roku, jeszcze nie miałam. Także mam nadzieję, że wyjdą. Słuchajcie, najpierw muszę tu ogarnąć, bo ta szklarnia to jest jakiś żart. Mam tutaj pomidory, zioła, kwiaty, tutaj mam... co ja tutaj mam? Co to jest? Ślimaka mam. No pięknie. Sałaty, rzodkiewki i tak dalej. I jeden wielki barłuk, słuchajcie. Muszę to ogarnąć. Ostatnio dostałam okrąż, za krótkie filmy robię. To będziecie dzisiaj patrzeć, jak sprzątam. Słuchajcie. Tu jeszcze jakieś pozostałości do wyrzucenia. Ale jestem bałaganiara. Plan jest taki, że na razie powsadzam sobie część tutaj, gdzie mam miejsce. Bo tam jeszcze mam, słuchajcie, sadzonki. Muszę je powyciągać. Także dzisiaj tak na szybko wyskoczyłam, tylko jestem w ogóle bardzo do tyłu z pracami wszystkimi. Bardzo do tyłu. Nie, ostatni tydzień był ciężki trochę, bo miałam dużo pracy, jak zresztą cały czas mam dużo pracy. Jezu, ile pokrzyw. Powiem Wam, że pokrzyw u nas to jest co nie miara. Za dużo. Nie żartuję, pokrzywy zawsze spoko. Może nie w szklarni. Słuchajcie, patrzcie, jaką mam piękną na próbę. Ała, no i się uparzyłam. Na próbę wysiałam sobie kapustę pekińską dla naszego syna. I patrzcie, jaka jest piękna. Pytanie, czy jej coś nie zeżre. Muszę ją gdzieś już wsadzić. Myślałam, żeby ją wsadzić w szklarni, więc chyba tak zrobię. No i zobaczymy, co z niej urośnie, słuchajcie. O, tutaj mamy piękne lobelie. Patrzcie, jakie ładne. Już będę mogła wsadzać do donic. Lobelie to są jedne z moich ulubionych kwiatów. Na razie je dam tu. No, tu mam jeszcze jakieś inne sadzonki. A tutaj są... Co to było? To były... Co to były? Jezu, jak się nazywały te kwiatki? Boże, nie pamiętam. Ale takie one wczesną wiosną chyba kwitną, jeśli dobrze pamiętam. Albo nie. Moi drodzy, ja mam ostatnio, słuchajcie, tak ciężko w życiu, jak nie wiem co. Żartuję. Bardzo ważny projekt jest przede mną. Bardzo ważny, najważniejszy w moim życiu chyba. I poświęcam na niego każdą wolną chwilę. A jak wiecie, teraz nie mam za dużo tych wolnych chwil niestety, bo praca mnie goni. No i słuchajcie, mam nadzieję, że niedługo zobaczycie efekty mojej pracy. Nie wiem kiedy, bo myślałam, że zajmie mi to mniej czasu, a okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, jak mi się wydawało. Na razie nie chcę mówić, o co chodzi, bo najpierw muszę to skończyć. Jak wszystko skończę i będę wiedziała, że już mogę coś powiedzieć więcej, to Wam powiem. W każdym razie, po co ja Was znowu udenerwuję tutaj mówiąc to, co mówię? Bo chcę, żebyście wiedzieli, że to, że daję filmy w ogóle, to jest cud, słuchajcie. Także przepraszam, że poprzedni film był taki krótki, bo tam były pretensje. Oczywiście to bardzo miłe, dziękuję. Natomiast naprawdę mam, no mam ciężki moment teraz bardzo. I po prostu no brakuje mi czasu, jak zwykle zresztą. W każdym razie, słuchajcie, trzymajcie kciuki, bo robię coś, o czym nigdy... chyba nawet nie marzyłam. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to wydarzy się coś niesamowitego. No, ponieważ słuchajcie, jest to projekt, projekt, który może zmienić całe moje życie. Albo może nie zmienić nic. To się wszystko okaże. Także zobaczymy. Ja się generalnie... co? Skupiam na tym, żeby to zrobić jak najlepiej. Wiecie, co mnie najbardziej wkurza w chwastach? To, że niektórych nie da się wyrwać, a jak się je wyrwie i słychać takie charakterystyczne cyk, to znaczy się, że te chwasty rozrosną się pod ziemią i będzie ich jeszcze więcej. I to się tyczy skrzypu, teżu i wszystkich tych roślin, które takimi rozłogami się rozchodzą.
Także trzeba się, słuchajcie, z tym pogodzić, że tych roślin się po prostu nie pozbędziemy tak szybko i tak łatwo. Ja się z niektórymi roślinami po prostu już pogodziłam, na przykład z podagrycznikiem, którego nie miałam, a którego dostałam w prezencie. Więc, no cóż, przynajmniej jest to dobre i zdrowe zioło. Zioło? Właściwie warzywo, można powiedzieć. Takie dzikie. Smakuje trochę jak seler. Jak nie mieliście okazji próbować, to zachęcam. Możecie dodać do sałatki. Możecie szamnąć sobie tak po prostu na chlebie. Może nie wszystkim smakować, bo nie każdy lubi tak po prostu sobie na przykład podjadać seler. Ja na przykład średnio. Ale podagrycznik sobie mogę dziabnąć, bo on jest trochę mniej intensywny. Więc jeżeli chcecie wykorzystać jakoś to, co wam pewnie niszczy nerwy, to wykorzystajcie to w taki sposób, że to zjedzcie. Szkoda, że ze ślimakami tak nie można robić. Ja i tak bym ich nie jadła. Przecież nie jem mięsa. Jest już późno. Zobaczę, ile w ogóle zdążę dzisiaj zrobić. Natomiast w ten sposób wykiełkowane nasionka mam już też z innych roślin. I są to cukinie, dynie, kukurydza, słonecznik. Także niedługo będę już też je sadziła na zewnątrz. Może jeszcze dzisiaj. Zobaczę, ile z tymi ogórkami mi zejdzie. Chociaż myślę, że cukinie może jeszcze nie, bo jeszcze... A, zobaczę w sumie. Zobaczę! No, słuchajcie, pierwsza część ogarnięta, tak na szybko. Tu jeszcze jakieś pozostałości. I teraz, słuchajcie, po prostu... Nic prostszego. Robimy dziurkę, sadzamy nasionko i tyle. I potem podlewamy. Zaczniemy od tych sałatkowych. Ich mam niedużo, ale pomyślałam o tym, że może... W ogóle nie wiem, czy mnie widać. Widać moją dupę chyba. Pomyślałam o tych ogórkach ze względu na naszego małego brzdąca, który bardzo lubi szamać ogórasy, a korniszony mają to do siebie, że nie zawsze smakują tak, jak nasze dziecko by chciało. I czasami są na przykład gorzkie. A wiecie, jak się je kisi, to ta gorycz znika, więc nie ma problemu. Natomiast do jedzenia jest trochę gorzej z nimi. Natomiast mam nadzieję, że te wyjdą na tyle smaczne, że nasze przeurocze dziecię będzie chciało je jeść. Zresztą ja sama uwielbiam takie ogóreczki prosto z krzaka. Jeszcze w skórce. Wiecie, ach, ta skórka jest taka pyszna. Niektórzy to już mają pewnie rozsady powsadzane większe, a ja, słuchajcie, widzicie, co ja mam. Nasionka. Ale ja w tym roku naprawdę mam luza totalnego. Nie spinam się z nic. O Jezu, jak to sucho. Zapomniałam tu podlewać w ogóle. Chodź, ogóreczku. Skakuj tutaj. Korniszonki jeszcze później wsadzę na zewnątrz. Bo na zewnątrz ładnie nam rosły. No i zobaczymy, co tu w tym roku z tych ogórasów będzie. W zeszłym roku mieliśmy słabo trochę. Ale przyznaję, że nie dbałam w ogóle o te ogórki w zeszłym roku. W ogóle. Po prostu je olałam. Rosły jak rosły. I tyle. Później oczywiście je sobie popodwiązuję, bo ja tutaj w szklarni jednak lubię je prowadzić na sznurkach. Jakoś tak mi wygodniej i łatwiej mi się zbiera później te ogórasy. Kurde, jakoś tu strasznie dużo piachu. Ja tu sypałam kompost, słuchajcie, a jest tak dużo piachu tutaj. Nie mam pojęcia skąd. Boże, już powiem wam, nie mogę się doczekać. Ja mam tak, że co rok jest dokładnie to samo. To samo, słuchajcie. Czyli moja praca jest dosyć sezonowa i teraz jest taki najgorszy moment do początku lipca, kiedy to wszyscy rekonstruktorzy jadą na bitwę pod Grunwaldem, na inscenizację bitwy pod Grunwaldem i wszyscy chcą ubrania na ten czas. Więc jest trochę ciężko mi teraz, ponieważ teraz mam najwięcej roboty i to się wiąże z tym, że po prostu nadganiam cały rok. No i niestety nie mam czasu na nic innego. Dzisiaj jestem ubrana jak żaba, cała na zielono. Wiecie, co jest fajne w takich wykiełkowanych nasionkach? Wiecie, nie? Bo już wam mówiłam, że nie trzeba tu lata robić rozsad. A możecie sadzić je od razu pojedynczo. Robiłam tak też z burakami w tym roku. No i słuchajcie, fajnie mi wyrastają. Tylko trochę je przetrzymałam za długo. Gdzie to nasionko poleciało?
O nie, zgubiłam nasionko. Słuchajcie. Właśnie mikrofon doprowadził mnie do białej gorączki i go ściągnęłam, więc nagrywam bez mikrofonu. Mam nadzieję, że uda mi się ten dźwięk jakoś ogarnąć. Słuchajcie, mikrofon, który nie był najtańszy, doprowadza mnie po prostu do szału, bo niby nagrywa, a potem włączam i okazuje się, że jest nienagrane. Coś mi przerywa co chwilę, gdzieś mi ucina ten dźwięk. Po prostu nie polecam boi bezprzewodowej. Słuchajcie, zobaczcie. To są jeszcze sadzonki od Basi. Basia, ale ty tam sobie pewnie myślisz o mnie. Ale za to wyrosły. Zapomniałam o groszkach pachnących, słuchajcie. Muszę je posadzić. Słuchajcie, już nie wiem, gdzie was mam ustawić, bo teraz boję się, żeby dźwięk się nagrał. Więc kombinuję. Muszę to poprzestawiać na razie. Potem te półeczki wyciągnę już na zewnątrz. Bo już jest na tyle ciepło, o Boże, że... Matko, zabije się teraz. Że to sobie może stać spokojnie na zewnątrz. To chyba wypadałoby już wsadzić, nie? Tą mierzówkę. Tak zrobię. Te dwie myślę, że czas już jednak gdzieś tam wcisnąć. Boże, nawet pora jeszcze nie posadziłam. Oj, do tyłu pani Katarzyno, jesteś pani do tyłu. Ze wszystkim. Nadszedł ten moment, którego się obawiałam, czyli że się nie wyrobię jednak ze wszystkim. Pokażę wam coś najsłodszego na świecie. Zobaczcie. To jest coś pięknego. Małe rozchodniczki. No przecież one są urocze. Muszę je sobie porozsadzać. Oczywiście też nie mam kiedy. Ja was dam rozchodniczki, tu was dam. A propos butelek, to bardzo się sprawdziły, polecam. Fajnie się wysiewa. Tutaj zobaczcie, jakie mam ślazy dzikie. I nawet mi wyrosła, co mi tu wyszło, przetacznik. I werbena też mi wyrosły, trzy werbenki. Także muszę to też oczywiście ogarnąć. No i miejsca im brakuje już. Patrzcie, tu znalazłam jeszcze jeden groszek pachnący. Też do wsadzenia. Ulitki się sprawdziły, słuchajcie. Polecam. Przydało mi się więcej półek. O, już wiem, to co wam mówiłam, te kwiatuszki to była sasanka. Malutkie są takie, ale rosną. W ogóle słyszałam, znaczy słyszałam, widziałam w komentarzach, że oglądają nas też rekonstruktorzy. Także moi drodzy, jeżeli ktoś z was bawi się w rekonstrukcję grudny i będzie tu na Grunwaldzie, to wpadajcie do Podola. W tym roku fajne rzeczy się tam szykują. Nie mam pojęcia, kiedy w tym roku zajmę się pomidorami, serio. Całą szklarnię jeszcze mam do czyszczenia. Moja mama trochę pomogła ostatnio i wyczyściła mi część tej szklarni. Ale nadal jeszcze są trochę do ogarnięcia, no i muszę kompost świeży nawieźć. A jak się wkurzę, to będzie bez nowego kompostu w tym roku. Jak mi braknie czasu, to będą rosły w tym, co tam jest. I trudno. Dadzą sobie radę. Mam gnojówkę z pokrzyw z zeszłego roku, bo zrobiłam w zeszłym roku i w ogóle nie użyłam. Także mam czym nawozić. A tak capi. Bardziej niż taka świeża. W sensie taka, wiecie, zrobiona w tym samym roku. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak tam wasze rzutkiewki w tym sezonie, bo u nas w tym sezonie rzutkiewki to był żart jakiś. Wszystko od razu, nie mam pojęcia dlaczego, szło, słuchajcie, w wielkie liście i w kwiaty. Oczywiście kwiaty jeszcze się nie pojawiły, ale w ogóle nie rosły bulwy nam, naprawdę. I miałam tyle odmian, słuchajcie, różnych. Tylko te podłużne wyrosły nam chyba tak na tyle spoko, że można było zjeść i poczuć tą rzutkiewkę. Natomiast wszystkie inne to był, słuchajcie, żart. Także dajcie znać, jak wasze rzutkiewki w tym roku, bo u nas naprawdę kiepsko. I co ciekawe, sałaty teraz już rosną fajnie, ale na początku nie chciały nam rosnąć. I nie wiem, o co chodzi. Jakiś taki durny ten sezon, słuchajcie, przez tą pogodę chyba. W ogóle dzisiaj podobno zorzę polarną będzie widać. Dzisiaj jest sobota. I wczoraj też było widać podobno, ale ja nie widziałam, bo u nas jest strasznie dużo drzew i wylazłam tylko tak na zewnątrz, tutaj, i nie było nic widać, chociaż bratowa mi napisała, żebym spróbowała przez telefon,
że podobno wyłapuje bardziej te kolory. Także spróbuję dzisiaj jeszcze raz. Dzisiaj też ma być widać i chyba jutro też. Czyli jak będziecie to oglądać, to teoretycznie jeszcze możecie zobaczyć. Z tego, co czytałam, to sobota i niedziela też jeszcze może być wszystko widoczne. Swoją drogą to bardzo ciekawe zjawisko, że widać je u nas. Ostatnio podobno 20 lat temu można było obserwować w Polsce. Aż takie intensywne. Wiem, że w którymś momencie gdzieś tam w Gdańsku było też widać taką różową tę zorzę. Natomiast na naszych terenach tutaj wtedy nie było widać. Podobno. W sumie to nie wiem do końca, bo nie obserwowałam. No dobra, czekamy na ogóreczki. Muszę teraz to podlać i nie wiem, co zrobić dalej, bo nie mam miejsca. Muszę poczekać na mojego małżonka, którego nie ma, żeby pomógł mi przestawić to na zewnątrz. Także chyba będę musiała zrobić to dopiero pojutrze. Ale to nic, bo wiecie, co zrobię? Pójdę po cukinię i wsadzę sobie już cukinię na zewnątrz. Wyszłam na zewnątrz, ale słuchajcie, muszę wam pokazać jeszcze worek z fusami po kawie, który przyniósł mój mąż i miało wyrzucić na kompost, ale coś mu nie wyszło. Słuchajcie, no patrzcie na te orliki. Ja już je pokazywałam, ale ja nie mogę się napatrzeć. One są tak ogromne i tak piękne, że coś niesamowitego. Non stop mamy przy nich, słuchajcie, masę czmieli. No coś pięknego. Po prostu... O, a propos. Jeden wlazł. I to jest jakaś taka odmiana, słuchajcie, wysoka. Nawet moja mama jest w szoku, że takie wysokie mamy. Chcecie zobaczyć naszą rabatkę? Tak przy okazji. Robi się coraz bardziej kolorowo, a tył dalej nieogarnięty. I tu też, i łobinki się pojawiły. Piękne zająknięcie. Dzisiaj padał deszcz, więc wszystko tak fajnie zaczyna, wiecie co, nabierać takich kolorów żywszych. A tam nasza trawa i ścieżki, które niedawno kosiłam. No, i tak sobie rośnie wszystko. Jeszcze tulipany nawet mamy, zobaczcie, jakie piękne. I tu... jedna wielka masakra. No dramat. Za to przynajmniej w ogródku warzywnym jest, słuchajcie, w miarę ogarnięte. Poza szpadlem, który leży sobie tak po prostu. No, idę tam działać. Słuchajcie, ja nie wiem, o co chodzi. Oczywiście nagrałam dla was film przed chwilą. Chciałam użyć mikrofon jeszcze raz. Używam go ponownie. I znowu mi nie zadziałało, więc mam nadzieję, że teraz działa. Niestety nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo jak wpinam go i sprawdzam, czy działa, to działa. A potem włączam film, żeby nagrywać i nie działa, więc super. Nie wiem, o co chodzi. Bardzo mnie to irytuje. W każdym razie mam nadzieję, że mnie słychać. Słuchajcie, muszę powiedzieć jeszcze raz wszystko to, co powiedziałam. Więc tak. Oczyszczam sobie tą rabatkę tutaj z niewielkiej ilości różnych niekoniecznie chcianych w tym miejscu roślin. A następnie do cukinii i do dyni. Na tą grządeczkę pójdzie, moi drodzy, mata konopna, którą mam i która pomoże mi w tym, żeby nie było tu dużo kwasów i żeby utrzymywała mi wilgoć. Bardzo dobrze mi się sprawdziła właśnie z cukiniami. Uchroniła mi też je przed ślimakami. Uchroniła mi też je przed ślimakami, a tak. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że w tym roku też mi pomoże. Bardzo chciałabym mieć więcej tych mat, ale niestety mam inne priorytety i muszę odkładać pieniądze na ważniejsze rzeczy. Niestety obawiam się, że będę musiała zainwestować w nowy sprzęt komputerowy, ponieważ generalnie ja mam dobry sprzęt, ale za słaby do tego, co robię. Sklejanie dla was filmów i jeszcze robienie innych rzeczy, które robię, dało mi do zrozumienia, że mój laptop po prostu nie do końca nadaje się do tego wszystkiego. Potrzebuję coś z dobrą kartą graficzną i z dobrą kartą dźwiękową. No i niestety bym chciała chyba odłożyć jakąś kasę na to, ale na razie zadłużyłam się u mojego małżonka i odkładam pieniądze dla niego na aparat, który dzięki niemu mogłam sobie zakupić. Także jak spłacę aparat, to zaczynam odkładać, słuchajcie, na nowy sprzęt chyba. Jeżeli chcę dalej robić filmy i inne rzeczy, bo po prostu mój laptop nie wydala. Znaczy, wydalać to mogą na przykład ludzie.
On po prostu nie daje rady, słuchajcie. Nie daje rady, no. Za słaby jest. Ma za słaby chyba procesor. Nie wiem. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, czy mnie w ogóle słychać. Będę podtrzymała później ten dźwięk w programie. Jak się uda, słuchajcie. Kładziemy matę. Aha, miałam to sobie zagrabić jeszcze. Teraz to zrobię. Ale jest sucho. Nie wiem, czy u was też tak nie pada w ogóle. Ale u nas jest tak sucho. No, niestety. Dobra. Słuchajcie. Rozkładamy matę. Trzeba dociąć sobie. Jedna rozłożona. Dobra, i tam sobie musiała dociąć, ale to za chwilę. Na razie sobie posadzę te moje cukinie. Tak mi wykiełkowały pięknie. Widzę, że dynia też już zaczyna kiełkować. Pokażę wam nasionko. I to teraz pyk do ziemi i będzie sobie rosło. Nefertiti, moi drodzy, to jest. Trzy mi wykiełkowały i w sumie chyba wystarczy. Bo my cukinii nie jemy aż tak dużo. Chociaż ja bardzo lubię. W sumie wszyscy lubimy. Dobra, niech jest dużo. Widać mnie? Pewnie nie. I teraz, moi drodzy, w tej macie wystarczy zrobić dziurkę paluchem bądź czymś bardziej ostrym. Ja mam ostre palce. Następnie robicie dziurkę. Mhm. W noże normicy, słuchajcie. O nie. O, ty dziadko. Rzucę ci tam czosnek. I sobie. Ale skubana. Gdzie ona tu się... Wiecie co, te normice to jest... Normice to jest chyba większy problem, słuchajcie, niż ślimak. Serio. Bo bardzo ciężko się jest ich pozbyć. Dobra, moi drodzy, i tak, i tutaj zgubiłam wątek, tylko nasionko, pyk, przysypujemy, zostawiamy tą dziurkę, podlewamy i gotowe. I to nam wszystko pięknie zarośnie i nie będzie żadnych chwastów i jeszcze na to ślimory nie wejdą. Widzę tutaj chyba dynię, czy one już kiełkują, czy nie? Nie wiem. Nie wiem, czy one wykiełkują, bo to są stare nasiona, kurczę. No nic, na razie trzy cukinie, więcej na razie nie potrzeba. Ja się zastanawiam jeszcze, słuchajcie, bo mi też fasola wykiełkowała. Może bym sobie tę fasolę tutaj wsadziła. Tam miały być cukinie jedynie. Ale w sumie mogę też tam posprzątać i wsadzić fasolę. Nie wiem, co mam robić. Nie wiem. Albo ja wiem, tam sobie wsadzę kukurydzę, bo mi chyba też wykiełkowała. Idę sprawdzić, słuchajcie, czy mi kukurydza kiełkuje. Taram! Jest. To ją wsadzę sobie. Tu! Tu! Bo tu jest najwięcej słońca. No i co, tak zostawię tu ten kawałek taki? Jak to tak? Ja nie lubię, tak? A nie chcę ucinać kolejne, bo tamto mogłabym wykorzystać na inne grządkę. Nie? No i co? Nie wiem. Dobra, na razie kukurydza. O tym pomyślę. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. I piąta. Szósta, ale nie wykiełkowały panie. Siódma. Ósma. Czy jedna się znajdzie? Czy nie? No dobra, i teraz idę to podlać wszystko. I wracam do pracy. Słoneczniki też już kiełkują. No dobra, moi drodzy. Nie mam pojęcia, jak wyglądam. Nieważne. Słuchajcie, czuję tylko, że mi tak kok dynda. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Co mi się udało zrobić, to mi się udało zrobić. Niewiele, ale zawsze coś. No i co? I działam dalej. Spróbuję, może jeszcze posadzę te ogórki dzisiaj. Zobaczę tutaj do gruntu, bo tam chyba już nie ma sensu. Znaczy muszę tam po prostu posprzątać, więc bez sensu. Muszę jeszcze teraz to wszystko podlać i słuchajcie, tyle na dzisiaj. Lecę do pracy. Lecę ogarniać swoje życie. Jestem sam, bo mój mąż pojechał z moim synem do rodziców
A ja zostałam, bo muszę pracować. Chciałam wam pokazać, jaki mamy piękny żywokost. I powinnam go ściąć i zrobić z niego gnojówkę, ale słuchajcie, tu ciągle lata tyle czmieli. Teraz już się robi ciemno, więc już uciekają, ale patrzcie, jaki on jest piękny. No zobaczcie, jaki śliczny. I te kwiatuszki. I niech sobie tutaj te zapylacze na razie skorzystają, a ja na razie jeszcze, słuchajcie, poczekam. Jak tam nasze dalie w ogóle. Jeszcze nie wyłażę. O, tu coś wylazło. Tu coś wychodzi. Muszę je chyba podlać. Chociaż padało dzisiaj. Widzę, że tu jest nawet mokro. A tu w ogóle, zobaczcie, mam nowe zioła. To jest jasnota. A tu jest, słuchajcie, dziurawiec. Także, słuchajcie, nasz ogród ziołowy się rozrasta. A tu patrzcie na to. To jest nasza jeżyna. O matko, ile tu będzie owoców. Ale czad. To jest jeżyna, którą posadziłam. To nie jest dzika, bo tam wszędzie są dziki, ale one nie rosną takie piękne. A jak tam nasze maliny, które cięłam, tak jak mi doradziliście, słuchajcie. Znaczy nie cięłam właściwie, bo nie kazaliście mi ich ciąć. Coś tutaj się tworzy. Może w tym roku w końcu coś zjemy. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, kończę, bo już się ciemno robi, a ja muszę wracać jeszcze do pracy, a muszę posadzić ten groszek pachnący, co mi został, bo mi zdechnie. Także lecę, sadzam groszek i idę do pracy. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za każdą kawkę. Dziękuję za wsparcie i trzymajcie się ciepło i trzymajcie kciuki za mój projekt życia, o którym mam nadzieję niedługo wam opowiem. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.